Moda nasz ARG. Odcinek 807. Uwaga, najnowsza, super szybka aktualizacja do ARG Poppy Playtime Chapter 4. To jeszcze nie koniec. Jak myśleliśmy, że już jest koniec, to jednak coś jeszcze zostało. W poprzedniej wiadomości telefonicznej, która została nam ukazana poprzez znalezienie numeru telefonu, ułożenie oraz zadzwonienie na ten numer telefonu, pokazała nam się wiadomość, że Stella Graeber, Eddie oraz Leif Pierre siedzą gdzieś i rozmawiają. I ta wiadomość została nam pokazana, jednakże okazało się, że ta wiadomość w spektrogramie ma ukrytą wiadomość, która jest zapisana w języku greckim i na razie nie wiemy, co to jest. Dużo ludzi próbuje to rozwiązać, zajmuje to trochę czasu i zanim to dostaniemy, pewnie jeszcze trochę minie czasu. Jednakże na stronie, gdzie możemy wpisać do monitorka terminal, pojawił się link do Google Dysku, gdzie zawiera właśnie dwa pliki. Pierwszy plik to właśnie wiadomość telefoniczna, którym w spektrogramie dostajemy kod, oraz drugi plik to jest zdjęcie, gdzie jest oko oraz coś, oraz napis, że zostaliśmy ostrzeżeni. I co to może być? Po podświetleniu obrazku możemy zauważyć, że to jest jakieś coś. Trochę przypomina to robot, więc dla mnie teoria jest taka, że to coś to może być na przykład jakieś słudzy, którzy będą chodzić po fabryce i będą nas gonić, i będą słuchać się prototypu lub też doktora Sawyera. Będą po prostu czuwać w danym miejscu, to coś, czy też roboty, nie wiadomo co to jest, będą czuwać w danym miejscu i będą na przykład nas szukać, czy też śledzić, albo na przykład pilnować danego miejsca, żebyśmy się tam nie dostali. I kiedy za bardzo się zbliżymy, one zaczną wydawać jakiś hałas lub dźwięk, powodując, że Yarnaby będzie wiedział, gdzie jesteśmy i będzie mógł nas złapać. Tak jak działa to we FNAF SB, gdzie staw boty informowały animatroniki na przykład. Jeżeli chcecie więcej informacji o ARG, zostawcie suba, lajka, a ja zapraszam was do innych teorii.